Pan Bóg ma zawsze swój czas, ale ten czas, który Pan Bóg ma, czasami się nie pokrywa z naszym czasem i wtedy są problemy. Ja chciałem dzisiaj mówić, taki tytuł mam dla tego, co będę mówił, wysłuchanie zapomnianej modlitwy. Czasami tak jest w naszym życiu, że modlimy się o coś, czasami krócej, czasami dłużej, czasami to jest tylko taki impuls, bo nagle tu potrzebujemy i się modlimy. Czasami są sytuacje, że się modlimy dniami, tygodniami, nawet tu latami, nic się nie dzieje i zapominamy o tym, jak gdyby przechodzimy dalej i nie zastanawiamy się nad tym, czemu Pan Bóg nie odpowiedział na naszą modlitwę. Tak to jest. Ja myślę, że każdy z was, kto już jest jakiś czas w drodze za Chrystusem, ma tą świadomość, że takie rzeczy się zdarzają, że takie rzeczy nam się przydarzają i często mamy z tym problem, czemu Pan Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy już, czemu nie odpowiada teraz, czemu nie odpowiada tak, jak ja bym chciał, tak jak mi się wydaje, że jest to najlepiej. I chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli pewną historię, która jest zapisana w Nowym Testamencie, chociaż jest to w zasadzie historia starotestamentowa, ale zapisana w Nowym Testamencie. Chcemy otworzyć Ewangelię według Łukasza, pierwszy rozdział i będę czytał od 5 wiersza. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, będę czytał od 5 wiersza, będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. Pismo Święte mówi nam tutaj tak. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aaronowych, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, że gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał się mu anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. I zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego, nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będzie miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A odpowiadając anioł rzekł do niego, jam jest Gabriel stojący przed Bogiem. Zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tą dobrą nowinę. Oto za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwił się, że tak długo przebywa w świątyni. A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni. Dawał im też znaki i pozostał niemym. A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego. Po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc, tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. W
wiersz 36 i 37. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I wiersze 57-58. A gdy dla Elżbiety nastał czas rozwiązania, urodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. Do tego miejsca. Jest to historia zapisana w Ewangelii Łukasza czy w Nowym Testamencie, ale w zasadzie odnosi się do czasów starotestamentowych. Skąd o tym wiemy? Kiedy sobie przypomnimy słowa Pana Jezusa Chrystusa, to Pan Jezus Chrystus, mówiąc o Janie Chrzcicielu, o tym, o którym mamy tu zapowiedź, powiedział, że Jan Chrzciciel był największym prorokiem Starego Testamentu. Stąd tak mówię, że ta historia jakby się odnosi jeszcze do czasów starotestamentowych, do tych czasów, zanim Pan Jezus Chrystus rozpoczął swoje odkupieńcze dzieło tu na ziemi. Ta historia jest zapisana przez Łukasza. Łukasz, mamy tego, myślę, świadomość, to był grecki lekarz, który się nawrócił, był współpracownikiem apostoła Pawła. Bardzo dużo wspólnie razem podróżowali, on był mu pomocnikiem, ale też tak bardzo uczył się od apostoła Pawła. I w pewnej chwili, tak jak tutaj czytamy w tej księdze, Łukasz zapragnął również spisać te dzieła, które miały miejsce. W pierwszym rozdziale, w pierwszych trzech wierszach czytamy takie ciekawe uzasadnienie, dla którego Łukasz napisał swoje dzieło. I tutaj tak mówi Łukasz. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naocznie od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie, kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Łukasz mówi w tym momencie, na początku swojej księgi, że on nie był naocznym świadkiem tych wydarzeń, natomiast mówi, że jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa. A więc, gdyby ktoś użył takiego współczesnego slangu, w żadnym miejscu Łukasz nie ściemnia. Łukasz mówi, że on zbierał te dane. Skoro wielu się podjęło pisania, to on również przebadał to wszystko, zbierał te wszystkie dane i postanowił to przelać na papier, aby przede wszystkim Grekom, tu nie Żydom, przekazać historię zbawienia, która się objawiła w życiu i dziełu Pana Jezusa Chrystusa. Ale Łukasz, gdy to badał, to zwrócił na to uwagę, czego nie ma w innych księgach, że bardzo ważnym takim elementem, czy może inaczej zdarzeniem poprzedzającym służbę Pana Jezusa Chrystusa była służba Jana Chrzciciela. I Łukasz dokładnie wywiedział się, jak to było z tym Janem Chrzcicielem. Dlatego, że postać Jana Chrzciciela jest w zasadzie postacią taką dosyć tragiczną, dlatego że on w zasadzie chyba nie miał 30 lat i jego życie się zakończyło śmiercią, został ścięty na rozkaz króla Heroda. A jednak ta postać jest bardzo ważna, dlatego że on był tym, który szedł przed Jezusem. Zresztą tak jak żeśmy to czytali w tej historii. I dlatego Łukasz pod natchnieniem Ducha Świętego uznał, musimy również pokazać tą historię, w jaki sposób Jan Chrzciciel się narodził. Jak to było z przyjściem na świat Jana Chrzciciela. I to jest właśnie ta historia, którą przeczytałem. To jest ta historia, którą sobie zatytułowałem Wysłuchanie zapomnianej modlitwy. Jeśli chodzi o tą historię, mamy tu takich jakby dwóch bohaterów. A to są Zachariasz i jego żona Elżbieta. Przyjrzyjmy się, co Pismo Święte mówi tu na ich temat i co możemy
patrząc na Pismo Święte, tu wywnioskować, jaką naukę tu możemy wziąć dla własnego życia, tak aby móc z tego wziąć wnioski. W 5 wierszu żeśmy tak czytali, za dni Heroda, króla judzkiego, a więc było to umiejscowione w odpowiednio w czasie, więc to było jak gdyby jeszcze przed Chrystusem, przed naszą erą, jako że on był chyba od 37 do 4 roku przed naszą erą królem judzkim. Czytamy, był pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. My jako ci, którzy się wywodzą z pogan, no czasami czytając te teksty, no mamy pewien problem, a właściwie co to dla nas znaczy, że on był tu kapłanem, mało tego, że był kapłanem ze zmiany kapłańskiej Abiasza, bo tak tu mamy napisane. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli przez moment do Starego Testamentu, do pierwszej Księgi Kronik, która nam przybliża, o co właściwie chodzi, że on był tym kapłanem ze zmiany kapłańskiej Abiasza. W Księgach Kronik, które były napisane w zasadzie krótko po powrocie narodu judzkiego z niewoli, mamy przypomniane raz, że historię państwa judzkiego, a dwa, pewne prawa, pewne zwyczaje, które zostały wprowadzone również i w świątyni. I w 23 rozdziale pierwszej Księgi Kronik, w wierszu 13 mamy taką wzmiankę, czym mieli zajmować się kapłani. Chcielibyśmy sobie może to przypomnieć. Czyli pierwsza Księga Kronik, 23 rozdział i wiersz 13 mówi nam tak. Synowie Amrama to Aaron i Mojżesz, a Aaron został wyodrębniony, on i jego synowie na zawsze, aby mógł się poświęcić sprawom najświętszym ze świętych, składaniu ofiar z kadzidła przed Panem, służbie dla Niego i błogosławieniu w Jego imieniu na zawsze. A więc brat Mojżesza, czyli Aaron, został ustanowiony pierwszym arcykapłanem i teraz jego synowie i potem wszyscy zstępni pełnili rolę kapłanów w narodzie izraelskim. Mamy tu napisane, że on i jego synowie na zawsze, aby mógł się poświęcić sprawom najświętszym ze świętych. Czyli oni się mieli zajmować wszystkimi sprawami związanymi z kultem oddawania czci Jahwe. Czyli to było przede wszystkim wszelkie składanie ofiar w świątyni, wszelkie prace wokół świątyni, i bycie takimi pośrednikami między ludźmi i Bogiem w tym zakresie, że składali te ofiary. I na przestrzeni czasu, już wtedy jak żył Mojżesz, jak żył Aaron, to liczba osób, liczba tych, którzy się narodzili z Aarona i potem aż do czasów króla Dawida była całkiem spora, ich było kilkanaście tysięcy. I teraz chcielibyśmy sobie wyobrazić, że była jedna świątynia, właściwie to był ten namiot najpierw, namiot przymierza, i ci kapłani mieli tam pełnić służbę. Jeśli ich było kilkanaście tysięcy, no to było to trudno, żeby oni pełnili tą służbę naraz, no bo nawet oni by za bardzo tu nie mieli gdzie mieszkać wokół tej świątyni, aby tą służbę pełnić. I dlatego w rozdziale 24 pierwszej Księgi Kronik, w pierwszym wierszu mamy napisane tak. Synowie Aarona podzieleni byli na następujące grupy i były 24 grupy. Oni zostali poprzez tu losowanie wyznaczeni, każdy z synów Aarona, czyli z tego pokolenia kapłańskiego, został przeznaczony do jednej z 24 grup kapłanów i były jakby takie 24 zmiany w ciągu roku i każda z tych grup przez 2 tygodnie w roku pełniła swoją służbę. I tam żeśmy czytali, że był ze zmiany kapłańskiej Abiasza. W 24 rozdziale pierwszej Księgi Kronik w 10 wierszu tak czytamy. Może najpierw przeczytam wiersz 5, który mówi tak. Przydziału dokonano przez los zarówno tych, jak i tamtych, gdyż zarówno wśród potomków
Eleazara, jak i wśród potomków Itamara byli książęta świątyni, książęta Boży. Ci ludzie byli losowani, przypisywani do poszczególnych grup. I w wierszu 10 tak czytamy, że 8 był Abiasz i jego rodzina. A więc stąd mamy tam napisane, że on był z tej zmiany kapłańskiej Abiasza. To jest taki ze zmiany kapłańskiej Abiasza, tak żeśmy to mieli w tym 5 wierszu. Czyli był jak gdyby w ósmej grupie i dwa razy w roku, dlatego że oni byli rozsiani po całym Izraelu, oni się zjeżdżali, te poszczególne grupy, do Jerozolimy i tam przez 2 tygodnie wykonywali wszelkie kapłańskie posługi, a było ich całkiem sporo. I po 2 tygodniach oni wracali do domu, za pół roku znowu przyjeżdżali i znowu pełnili swoją służbę. I stąd mamy tu napisane, że za dni Heroda króla judzkiego żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Czyli stąd mamy już to tak bardzo jasno teraz przybliżone, na czym tu polegała jego służba, a także dlaczego był akurat w tej, a nie w innej grupie. I wiemy również, że 2 tygodnie, 2 razy po 2 tygodnie w roku udawał się do Jerozolimy, żeby pełnić swoją funkcję. W tym wierszu 2 również mamy tak napisane, że miał on za żonę jedną z córek Aaronowych, a na imię jej było Elżbieta. Czyli jego żona również pochodziła z tego rodu kapłańskiego. Tak jak wspomniałem, to było całkiem sporo ludzi. W tych czasach, kiedy on był kapłanem, tak jak mówi żydowski historyk Józef Flawiusz, było około 20 tysięcy kapłanów, a więc było ich całkiem sporo. I wśród tych 20 tysięcy, tutaj mamy mowę o tym kapłańskim małżeństwie, o Zachariaszu i Elżbiecie. I oni są bohaterami tej dzisiejszej właśnie historii. Zachariasz i Elżbieta. A więc było to małżeństwo. On pełnił rolę tego kapłana prawdopodobnie od kilkudziesięciu już lat. Tak to wynika z kontekstu. W wierszu 6 z kolei, żeśmy przeczytali następną sprawę, odnośnie ich życia, która mówi tak, wiersz 6. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Łukasz, kiedy robił ten wywiad odnośnie ich życia, to tak się dowiedział, że oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Ja myślę, że warto jest również spojrzeć na to, co to w zasadzie znaczy. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie, nad którym się powinniśmy zastanowić. Tak jak wspomniałem wcześniej, Łukasz był towarzyszem apostoła Pawła. Apostoł Paweł, który jest tym, który napisał większość listów w Nowym Testamencie, w liście do Rzymian, tak napisał, nie masz sprawiedliwego ani jednego, prawda? Gdyż wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej. I my to jako naśladowcy Chrystusa mamy tą świadomość, że żaden z nas nie jest godny, aby być sprawiedliwy przed Bogiem. Potrzebujemy ofiary Pana Jezusa Chrystusa, aby móc występować przed Bogiem jako usprawiedliwieni krwią, dziełem Pana Jezusa Chrystusa. A tu w zasadzie jeszcze w czasach Starego jakby Testamentu, bo to jeszcze był Stary Testament, mamy tak napisane, że oboje byli sprawiedliwi wobec Boga. Czy nie mamy tu jakiejś sprzeczności? Ktoś mógłby się tak zastanawiać. Ale chcielibyśmy zobaczyć, że określenie sprawiedliwi w Starym Testamencie znaczyło coś troszeczkę innego. To było w kontekście innych ludzi. Księga proroka Ezechiela to był taki prorok, który również był pod koniec istnienia państwa judzkiego, w zasadzie na przełomie, kiedy państwo judzkie zostało całkowicie zdobyte, Jerozolima, kiedy świątynia zostały zburzone przez Babilończyków. To był prorok, jeden z ostatnich
z Jeremiaszem zresztą razem, którzy prorokowali, przestrzegali ludzi przed nadchodzącym Bożym gniewem i którzy mówili o grzeszności, która panowała w tamtejszym narodzie, wśród przywódców, wśród książąt, wśród kapłanów, wśród zwykłych ludzi. Oni bardzo piętnowali grzechy tamtych ludzi, grzechy bałwochwalstwa, odstępowanie od Boga. Natomiast w księdze proroka Ezechiela mamy jeden, w zasadzie dwa takie fragmenty, które nam mówią, że nawet w tamtym czasie, w czasie takiego odstępstwa od Boga, były postacie, które można stawiać jako wzór, jako sprawiedliwych ludzi. Jeżeli ktoś ma Biblię, Stary Testament, spójrzmy księga proroka Ezechiela, 14 rozdział i 14 werset. Tutaj mamy opisaną historię, w której Ezechiel mówi o nieodwracalnym Bożym sądzie, o tym, że ten sąd nadchodzi na naród, ale wśród tego proroctwa o sądzie mówi takie zdanie, wiersz 14 z 14 rozdziału. To choćby nawet byli z nimi ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. A więc tutaj w przekazanym proroctwie jest takie stwierdzenie, choćby nawet tacy trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, oni tylko przez własną sprawiedliwość wybawiliby swoją duszę przed tą nadchodzącą Bożą karą, która przychodziła na Judę. To nam pokazuje, że to rozumienie sprawiedliwości w Starym Testamencie było w sensie przestrzegania Bożych ustaw, w sensie tego cofania się przed wszelkim bałwochwalstwem i kierowaniu się na Boga Jahwe. To znaczy, że byli sprawiedliwi. W tym szóstym wierszu żeśmy czytali tak. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Chcemy się zastanowić przez moment nad tym wierszem, dlatego chcemy go przetransponować na współczesne czasy. Dzisiaj chrześcijanin, człowiek, który idzie za Chrystusem, to powinien być człowiek sprawiedliwy wobec Boga, postępujący nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Jako naśladowcy Chrystusa powinniśmy naszym życiem, naszą mową świadczyć o tym, że Chrystus jest naszym Zbawicielem, że Jego Słowo jest dla nas pochodnią. A w tamtym czasie ci kapłani prowadzili bardzo, bardzo różne życie. Gdybyśmy tak przeskanowali Stary Testament i spojrzeli na działalność kapłańską, która była w tamtym czasie, to byli ludzie, o których wspomniałem, że oni mieli się zajmować rzeczami najświętszymi ze świętych. Jak bardzo często czytamy o tym, że właśnie ci kapłani odwodzili lud od Boga, że właśnie ci kapłani zajmowali się rzeczami związanymi z bałwochwalstwem, że wręcz potrafili kraść te ofiary, które były składane Bogu. Taki bardzo sztandarowy przykład, przypuszczam, że większość z nas go zna, zapisany w pierwszej księdze Samuelowej, chyba w rozdziale drugim. Tam są tacy dwaj kapłani, Hofni i Pinehas, którzy pełnili służbę kapłańską, którzy zajmowali się składaniem ofiar i tam jest napisane, że oni wręcz wykradali te ofiary, które były składane Bogu dla siebie. Również tam czytamy o innych ich ekscesach, a więc bardzo zły przykład tu dawali. Kiedy czytamy już wspomnianą księgę proroka Jeremiasza, który mówił także o końcu tego państwa judzkiego, to możemy tam zauważyć, że on wielokrotnie mówił o odstępstwach kapłanów, że kapłani, ci, którzy mieli być wzorem dla ludu, ci, którzy mieli być przykładem dla ludu, oni wręcz odwodzili ten lud od Boga. To też jest dla nas i taki wskaźnik, że nie wolno nam naszego życia budować patrzeniem się na życie innych tu kapłanów, tak jak to było często w tamtym czasie. Natomiast to małżeństwo,
ten kapłan razem z żoną, mamy napisane, byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. No i teraz mamy taki problem, który w dzisiejszych czasach nawet nas chrześcijan często dotyka. No jak to jest? Jeśli ktoś tak dobrze żyje, jeśli ktoś żyje tak pobożnie, to Pan Bóg powinien mu błogosławić. Takie mamy często przekonanie, tak to często tu wypływa z naszych ust, że no Pan Bóg powinien nam dać wszystko to, co my potrzebujemy. Prawda? Mamy takie przekonanie. A teraz spójrzmy na nich, na tych ludzi, ich już nie ma, oni są już z Panem, więc no możemy o nich śmiało mówić. Oni byli pobożni, bogobojni, sprawiedliwi, ale wiersz 7, lecz nie mieli potomstwa. No po prostu oni nie mieli dzieci. I to był ogromny problem. Chciałbym troszkę na ten temat też może teraz tu powiedzieć. W szczególności w tamtych czasach, to były troszkę inne czasy jak dzisiaj. My dzisiaj no, żyjemy w takich czasach, że jeśli ktoś pracuje, to na ogół potem, kiedy przechodzi na ten stan emerytalny, to dostaje jakąś kwotę, z której może się utrzymać. Mamy taki zwany system sprawiedliwości społecznej, no nie chcę w to wchodzić, ale mamy w ten sposób jakby zagwarantowane. My w Polsce, w naszej tu konstytucji tak to mamy. Natomiast w tamtych czasach nie było czegoś takiego jak powszechny system emerytalny. W tamtych czasach było zupełnie inaczej. W tamtych czasach, gdzie żyło się bardziej tu rodzinami, to kiedy ci rodzice się zestarzeli, to ich dzieci miały jakby obowiązek utrzymywać ich przy życiu. Dbać o to, żeby mieli gdzie mieszkać, żeby mieli co jeść, żeby te ich potrzeby były zaspokajane. A więc tamten system działał tak bardzo tu rodzinnie, że dzieci starały się o rodziców, kiedy oni już byli starzy i niedołężni. Jeśli w tamtych czasach ktoś nie miał tych dzieci, no to był problem, bo kiedy się zestarzał, to nie miał się bardzo kto koło niego troszczyć. Nie miał się kto tym kimś tu zajmować. I to była jedna z przyczyn, dla których posiadanie potomstwa w tamtych czasach było tak szczególnie ważne. Ale to nie była tu jedyna i najważniejsza przyczyna. Kiedy spojrzymy na Boże Słowo, na Stary Testament, i chciałbym, żebyśmy znowu spojrzeli na chwilkę do Starego Testamentu, no dzisiaj będziemy do niego więcej razy spoglądać, skoro jest to historia starotestamentowa. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 28, to jest rozdział, który mówi o błogosławieństwach i przekleństwach, które naród izraelski miał obiecane, w zależności od tego, czy będzie posłuszny Panu Bogu, czy będzie przestrzegał Jego przykazań, czy nie. W przypadku, kiedy będzie przestrzegał przykazań Bożych, to Mojżesz to przekazał, że ci ludzie będą błogosławieni. Oni będą błogosławieni i będą błogosławieństwem. W piątej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 28, mamy listę błogosławieństw Bożych w odpowiedzi na przestrzeganie prawa, na przestrzeganie zakonu. 28 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, wiersz 11 mówi tak. To jest fragment tego, co Pan Bóg im przyobiecał. Ponad miarę obdarzy Cię Pan dobrem w Twoim potomstwie, w rozpłodzie Twego bydła, w plonach Twojej roli na ziemi, co do której Pan poprzysiągł Twoim ojcom, że Ci je da. Ta pierwsza część. Ponad miarę obdarzy Cię Pan potomstwem. I w tamtych czasach, w szczególności w tamtych czasach, kiedy został nadany właśnie zakon mojżeszowy, posiadanie dzieci było uznawane za szczególne błogosławieństwo wynikające z posłuszeństwa i było jako coś, co Pan Bóg daje. I to było bardzo mocne. Kilkaset lat później, kiedy Salomon pisał też psalmy, to czytamy taką bardzo ciekawą rzecz w psalmie 127, w wierszu 3, gdzie Salomon pisze tak. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona,
czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan, nie zawiedzie się, gdy będzie rozprawiał się z nieprzyjacielem. Także Stary Testament nam mówi, że posiadanie dzieci było oznaką błogosławieństwa, ale także było wynikiem posłuszeństwa Bożemu Słowu. Kiedy spojrzymy na to od tej strony, a potem no, tu czytamy w ten sposób, lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, to widzimy duży problem, prawda? No widzimy pewnego rodzaju dysonans. Ludzie, którzy byli sprawiedliwi względem standardów Starego Testamentu, nie posiadali dzieci, bo Elżbieta była niepłodna. A wiemy, że bardzo chcieli mieć te dzieci. I pojawia się problem. Gdybyśmy zobaczyli do wersetu 25 tej historii, którą przeczytałem, to zacytuję tu słowa Elżbiety, tej, która była niepłodna, która mówi tak. Tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. A więc ta kobieta, ta żona miała takie przeświadczenie, że miała pewną hańbę wśród ludzi. I ja myślę, że ją to bardzo dotykało. Przecież mój mąż jest kapłanem. Przecież my żyjemy sprawiedliwie przed Bogiem, a mimo to ja muszę przeżywać taką hańbę, bo ja nie mam dzieci. Bo nie mamy dzieci. I to był dla niej bardzo, bardzo duży problem. Gdybyśmy jeszcze raz spojrzeli na czasy starotestamentowe, to w tamtych czasach, gdy w małżeństwie dzieci nie było, to było takie przyzwolenie społeczne na to, żeby mąż zostawił tą żonę i wziął sobie inną, żeby mógł mieć dzieci. Było to społecznie akceptowalne po to, aby były dzieci. A więc był tu kolejny problem, kolejny stres, który mogła i miała mieć ta żona Elżbieta, bo ona nie była w stanie urodzić dzieci swojemu mężowi. I miała tą świadomość, że nie ma tych dzieci, jak będzie wyglądała ich przyszłość, kto będzie się troszczył o nich na starość. A więc w ten sposób chciałem, żebyśmy zobaczyli na to małżeństwo, Zachariasz i Elżbieta, jak bardzo ono jest różne. Jak bardzo ono się różniło od innych małżeństw tamtego czasu, może i od innych małżeństw dzisiejszego czasu. Chcemy w jakiś sposób podsumować to małżeństwo. W wierszu 7, w części 2 tego wiersza, czytamy tak. A oboje byli już w podeszłym wieku. Czyli gdy my czytamy tę historię, to oni już byli w podeszłym wieku. No w tamtych czasach określenie podeszły wiek było troszeczkę inne, jak może w dzisiejszych czasach, bo tak jak no podają historycy, mieli prawdopodobnie koło 60 i byli uznawani za ludzi w podeszłym wieku. Ja mam trochę więcej jak lat, no tu 60 i wydaje mi się, że nie jestem jeszcze w podeszłym wieku, nie? No jestem starszy, to fakt, nie? Ale może nie jest aż tak źle, jak jest tu napisane. Czyli już wiemy, że byli, że musieli mieć przynajmniej koło 60, czyli byli już znacznie starsi, ale wiemy coś więcej, że przeżyli sobą już kilkadziesiąt lat i nie było rozwodu. Bardzo ważna rzecz. Pomimo tego, że społecznie było to akceptowalne, dopuszczalne, nie wzięli tego rozwodu. Mąż jej nie zostawił z tego względu, że nie miała dzieci, że nie mogła dzieci urodzić. A więc pierwsza, no właściwie druga, no tak bardzo ważna rzecz odnośnie ich. Byli starsi, nie mieli tu rozwodu pomimo tego ogromnego problemu. Trzecia rzecz, tak bardzo ważna odnośnie tego małżeństwa, oni na pewno modlili się o dziecko. Oni na pewno modlili się o dzieci. Żeby mieć dzieci, bo w wierszu 13, żeśmy tak czytali, Zachariaszu, wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja pocznie. A więc musieli się modlić, może razem,
Może osobno, różnie to pewnie było, ale modlili się o potomstwo. Modlili się o to, aby mieć dzieci. Gdy czytamy Stary Testament, to mamy dużo przykładów małżeństw, wbrew pozorom, które też nie miały dzieci, chociaż ich życie było pobożne. I może to było dla nich w jakiś sposób tu pomocne, że były i inne małżeństwa, które nie miały dzieci. Ale oni się o to modlili przez rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, a może nawet jeszcze więcej. Oni się modlili, modlili i nic się nie działo. To było bardzo trudne. Gdy spoglądamy na swoje życie, gdy modlę się o coś, gdy ty się o coś modlisz przez dzień, tydzień, to wydaje ci się, Boże, dlaczego tego jeszcze nie mam? A ci ludzie modlili się kilkadziesiąt lat i nic. I tak jak z kontekstu wynika, oni w pewnej chwili przestali się modlić. Oni już przestali się modlić o dzieci. Oni jakby przyjęli to, no trudno, no będziemy bez dzieci. Ale mimo tego, że przestali się modlić już o dzieci, nie przestali Bogu służyć. I to chciałbym również, żebyśmy spojrzeli na to z tego dzisiejszego punktu widzenia. Chociaż Pan Bóg nie odpowiadał na ich modlitwy, chociaż jakby w tym zakresie niebo było dla nich zamknięte, nie przestawali Bogu służyć. A mówię to z bardzo konkretnych przyczyn, dlatego że gdy patrzę na współczesne chrześcijaństwo, widzę bardzo wielu ludzi, którzy wręcz odchodzą od wiary, od zaufania Panu, bo Pan mnie nie wysłuchał, bo Pan mi nie dał tego, co chciałem, bo ja nie mam tego, co ja potrzebuję, Pan Bóg chyba mnie nie kocha. Ja wiem, że to wynika tu po części z tego, co ci ludzie mówią z tego miejsca. Ale spójrzmy na ten biblijny przykład. Mimo tego, że ich modlitwa przez lata nie była wysłuchiwana, niebo było zamknięte, oni dalej służyli Panu Bogu. W żaden sposób nie przeszkodziło to ich służbie. I tak jak żeśmy czytali, oboje byli sprawiedliwi wobec Boga. Dla mnie to jest niesamowity wzór. Pomimo tego, no na pewno takiegoś żalu, tej jak to powiedziała ta Elżbieta, tej hańby wśród ludzi, tych plotek, które ludzie o nich tu mówili, coś musi być z nimi nie tak, skoro oni tu nie mają dzieci. No przecież Biblia mówi, w tamtym czasie Stary Testament mówi, że jeżeli jesteśmy posłuszni, to będziemy mieli dzieci, a oni tego nie mają. Pewnie tak po cichu, nawet ci sąsiedzi, o których przeczytałem na samym końcu, tak po cichu sobie tu szeptali, musi być coś musi być nie tak w tamtej rodzinie, skoro tu nie mają tych dzieci. Ale takie było ich życie. Pomimo tego wszystkiego, oni postanowili służyć Bogu dalej. Oni dalej służyli Bogu. On nie zrezygnował z kapłańskiej służby, bo on mógł się obrazić na Pana Boga. Tak jak już wspomniałem, ja dzisiaj znam wielu, którzy się obrażają tu na Pana Boga i mówią, ja nie będę Panu Bogu służył, bo On mi tego nie dał. Kapłan Zachariasz tak nie powiedział, ale on dalej Bogu służył. On dalej służył Bogu tak, jak zostało mu to powierzone. I spójrzmy teraz dalej na wiersz 8, gdzie mamy napisane tak. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany. To była ta zmiana kapłana Abiasza, o której żeśmy mówili, a więc przyszła ta kolej teraz, że on na dwa tygodnie ze swojej górskiej krainy, tak jak to czytamy, później udał się do Jerozolimy, aby przez dwa tygodnie służyć Panu Bogu w świątyni. I w 9 wierszu czytamy bardzo ciekawą rzecz. Spójrzmy, co mamy tu napisane w 9 wierszu. Według przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Chciałem się nad tym fragmentem przez chwilę zastanowić. On teraz dwa tygodnie już był w Jerozolimie, mieszkał przy świątyni. No i teraz, tak jak to wspomniałem, przy tej świątyni było bardzo dużo różnego rodzaju prac, które było trzeba wykonać. Między innymi
było to składanie ofiary z kadzidła. To była bardzo zaszczytna funkcja. Tak jak wspomniałem, tych kapłanów było 20 tysięcy około w tamtym czasie, a w roku 24 kapłanów mogło jedynie to robić, dlatego że on to robił wtedy przez całe dwa tygodnie. I tak tutaj czytamy, że na niego padł los, aby wejść do świątyni pańskiej. Znaczy to jest coś, co, jak piszą historycy, było ogromnym zaszczytem, że on mógł wejść do miejsca świętego i w tym miejscu świętym mógł złożyć ofiarę z kadzidła. Gdybym mógł poprosić jedno zdjęcie, chciałbym tylko coś tu pokazać, jak to wyglądało. Gdybym mógł prosić, to byśmy zobaczyli. Co prawda to nie jest ta świątynia, w której on składał, ale to jest ten namiot, który Mojżesz w swoim czasie ustanowił, przybytek. To gdybyśmy tu spojrzeli, to w ten sposób. Tutaj jest jak gdyby ta świątynia, to był taki namiot. I ta świątynia się składała z dwóch części, z miejsca świętego i z miejsca najświętszego. A tutaj było na zewnątrz, tutaj był ołtarz, tutaj była ta kadź do obmywania. No i teraz ten kapłan, który miał składać te ofiary na ołtarzu kadzidlanym, to ten ołtarz kadzidlany był przed miejscem najświętszym, w którym była Arka Przymierza. Tutaj była taka zasłona. To było miejsce, które było najbliżej skrzyni przymierza, przebłagalni. Ten ołtarz wyglądał mniej więcej w ten sposób. On był z drewna, powleczony złotem. On wcale nie był taki duży, bo miał pół metra tu na pół metra, a wysoki był na metr i był, tak jak mówię, całkiem blisko. I ten ołtarz miał bardzo szczególną rolę, dlatego że na nim składano tylko te ofiary z kadzidła. Tutaj się to składało i to się robiło dwa razy dziennie. I taki kapłan, który miał to robić, wchodził przez tą zasłonę do miejsca świętego. Tutaj jest świecznik, chleby pokładne, a on tu podchodził do tego ołtarza złotego kadzidlanego i rano i wieczorem dwa razy dziennie wrzucał na te węgle tutaj tą taką maść, to kadzidło, i ten dym tak się rozchodził i często przechodził przez tą zasłonę do miejsca najświętszego, do nad skrzynię przymierza, do przebłagalni. I to był ogromny zaszczyt, gdy ktoś mógł taką służbę wykonywać. I właśnie on miał taką służbę, przez dwa tygodnie został do tego wylosowany. On to widział jako wielki zaszczyt. To kadzidło, które było tu spalane na tym, tak jak mówiłem, że ono przechodziło do tego miejsca najświętszego. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli do psalmu 141, który nam troszkę o tym mówi. Psalm 141, bo już nie chciałbym czytać ksiąg tu mojżeszowych. Ten psalm nam mówi o tym, co się działo z tym dymem z tego kadzidła. Psalm 141, wiersz drugi mówi tak. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. A więc takim odpowiednikiem tego tu kadzidło była modlitwa. I w ten sposób, kiedy ten kapłan był w tym miejscu świętym i to składał, to on jednocześnie się modlił. Modlił się o pomyślność dla Izraela. Modlił się o to, żeby byli wyzwoleni z rzymskiej okupacji i modlił się o to, aby przyszedł Mesjasz. On rzucał tutaj, czy kładł tutaj tą maść. To taka miła woń tu się rozchodziła. Przechodziło to do miejsca najświętszego, a on tu stał i się modlił. I on to robił dwa razy dziennie. Tak przy okazji chciałem przez to tu pokazać jedną rzecz. Mniej więcej w tym samym czasie, to było i rano, i wieczorem, gdy on składał tutaj tą ofiarę, to na zewnątrz, gdzie był ten ołtarz,
miedziany również dwa razy dziennie, rano i wieczorem składano ofiary. To już robił inny kapłan. Także to jak gdyby było tu równocześnie i w zakonie mojżeszowym jest napisane, że to były tak zwane ofiary codziennie. Dwa razy dziennie, rano i wieczorem składało się ofiary ogniowe na tym ołtarzu miedzianym i ofiary kadzidlane na tym ołtarzu, który był ze złota. I to była taka jakby procedura, którą stale się robiło. I chciałbym tak jeszcze w ramach przypomnienia, bo czasami się zastanawiamy, jak często mamy się modlić, to gdy popatrzymy na wzór starotestamentowy, to przynajmniej dwa razy dziennie, rano i wieczorem. No dlatego, że w tamtych czasach rano i wieczorem w ten szczególny sposób modlono się do Boga poprzez składanie tych ofiar. I w tym samym czasie, w 10 wierszu tak czytamy, cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Czyli w tym czasie, gdy ten kapłan był w środku, składał tą ofiarę i się modlił, to w tym czasie na zewnątrz, tutaj mamy jakoś ten przybytek, który miał Mojżesz, na zewnątrz byli ludzie, którzy również się modlili. I tak to wyglądało dwa razy dziennie. Tutaj mamy taką rzecz, no bardzo ciekawą, w 10 wierszu, cała zaś rzesza ludzi. Więc to nie było wcale tak mało ludzi, ale sporo ludzi w tym samym czasie się modliło. Chciałbym, żebyśmy sobie to wzięli jako pewien wzór i dla naszego życia, jeśli chodzi o modlitwę, przynajmniej dwa razy dziennie, tak jak w tamtych czasach, powinniśmy oddawać Bogu chwałę, powinniśmy do Boga się przybliżać. Ale to było coś, co było stale, coś, co było dla Niego tu zaszczytem. No i wtedy coś się stało. On to robił już jakiś czas, on był przyzwyczajony, on znał te wszystkie przepisy, bo mając lat, no tu 60, kilkadziesiąt lat służby za sobą, on to wszystko znał na pamięć, te procedury, jak to się robi. I nagle w 11 wierszu tak czytamy, wtem ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Czyli w pewnej chwili tu mu się pokazał anioł, po prawej stronie. I to był szok, bo on tego się nie spodziewał. Tego nie było w procedurach, to było coś, co było nowe. W 12 wierszu czytamy, i zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. To było coś nowego. Jak każdy człowiek, nawet kapłan, miał już pewne przyzwyczajenia, pewne standardy, tak samo jak i my mamy pewne standardy, wiemy, że kiedy się rozpoczyna tu nabożeństwo, to jest pieśń, potem tutaj brat wychodzi, potem zespół śpiewa i my razem z zespołem, między tym się tu modlimy, potem jest prośba o świadectwo, a potem jest to główne kazanie. Jest pewna procedura tu nabożeństwa, do której jesteśmy przyzwyczajeni, która jest dla nas standardem, prawda? Jak gdyby mamy to jako tu normalne. I on też tak robił to jak zawsze, miało być to robione, ale nagle się pojawia anioł. I zatrwożył się Zachariasz i lęk go ogarnął. Nic dziwnego, gdy on spojrzał na tą postać, która pojawiła się nagle jako żywa przed nim, on się wystraszył. Każdy człowiek by się wystraszył, ja myślę, że my też byśmy się wystraszyli. Chociaż kiedy czytamy tu Nowy Testament, kiedy Piotr miał takie spotkania, czy inni, oni często cieszyli się wręcz z tego, że mogli spotkać. No w każdym bądź razie, jeśli chodzi o Zachariasza, on się wystraszył. Jakbyś to już zgasił. Dobra, dziękuję. I w wierszu 13 tak czytamy, anioł zaś rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu. A więc to były pierwsze słowa, które anioł mu przekazał. Nie bój się, dlatego że ja tu przyszedłem dla twojego dobra. Ja przyszedłem, aby coś ci pomóc, aby coś ci zakomunikować. I może już ten Zachariasz tak się troszkę uspokoił i nagle słyszy takie słowa. Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja. I ten Zachariasz tak się zaczyna zastanawiać, ale o co ja się modliłem? Ja już tego nie pamiętam. O czym mówi ten anioł? A on nagle mówi tak. Wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nazwiesz go i nadasz mu imię Jan. No to było dla niego szokiem, bo on fakt, że on się kilkadziesiąt lat modlił, ale on już się przestał modlić, bo oni już są starzy, bo już się z tym tu pogodzili, żeby jakoś dojść do końca, żeby szczęśliwie dobić do tego końcowego brzegu i nagle słyszy, Zachariaszu, wysłuchana została modlitwa twoja.
On musiał sobie w pierwszej chwili przypomnieć, o co chodzi. Żona twoja urodzi ci syna. No tego się nie spodziewał. To było dla niego szokiem. Mało tego, ten anioł był tak bardzo konkretny, że to powiedział nie, że córka, ale syn, a po drugie i nadasz mu imię Jan. To też było szokiem, dlatego że w tamtych czasach były zupełnie inne zwyczaje i zwykle temu pierworodnemu synowi dawało się imię jego ojca, czyli w tym wypadku tu Zachariasza. A anioł mu mówi tak konkretnie, twoja żona zajdzie w ciążę, urodzi ci się syn i nadasz mu imię Jan. To było szokiem dla niego. On się tego nie spodziewał. On myślał, że ta historia już jest za nim. On zapomniał o tej modlitwie. I w wierszu 14 i niżej mamy tak napisane, tak mówi mu ten anioł, będzie radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. A potem anioł przekazuje mu to prorocze słowo, jaka będzie jego służba, tego syna, a także mówi mu o tym, że będzie poprzednikiem, tym, który pójdzie przed Zbawicielem Panem Jezusem Chrystusem. No mówi mu niesamowite przesłanie. Przesłanie, na które no człowiek powinien z radości skakać. A wiersz 18 mówi tak, on tego wszystkiego wysłuchał, ten strach już tak z niego trochę zszedł, poczuł się troszkę bardziej taki odważny i mówi tak, wiersz 18, wtedy rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. On był taki niesamowicie praktyczny. No, Boże, teraz już jest za późno. Był czas, było trzeba, no to nie było. A teraz, jak ja jestem stary, jak moja żona jest stara, to my mamy mieć teraz dzieci. Jak to mogę poznać? Jak mogę poznać? No, dojrzały tu mężczyzna stawia takie pytania bardzo konkretne. Więc on po tym pierwszym tu momencie jakiegoś strachu, zaskoczenia, teraz zaczyna tak trzeźwo i naturalnie myśleć. I mówi, jesteś tu posłańcem, ale jak to się stanie? Spójrzmy na odpowiedź w 19 wierszu. A odpowiadając, anioł rzekł do niego. Bardzo ważne słowa, które przekazał anioł. Jam jest Gabriel stojący przed Bogiem, i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Spójrzmy, że tym razem ten posłaniec, ten anioł, nawet się przedstawił, bo mówił, że ja jestem Gabriel. Jestem ten, który stoi przed Bogiem. Żeśmy to czytali wcześniej, że Zachariasz był pobożnym, sprawiedliwym człowiekiem, więc on na pewno znał księgę proroka Daniela. A tam czytał tu wielokrotnie o takim wysłanniku Bożym, który miał na imię Gabriel. Więc on wiedział, o kogo chodzi. Ale ten anioł mówi mu to jeszcze raz. Jam jest Gabriel stojący przed Bogiem. Zostałem wysłany, aby do ciebie przemówić. Aby zwiastować ci dobrą nowinę. A więc to nie było nic ukrytego jakiego. Ale to było takim otwartym tekstem. Tak mu mówi anioł. I w wierszu 20 mu mówi tak. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. On się tak pytał, po czym to poznam, prawda? On chciał znaku. My jako ludzie też bardzo chcemy znaków. My tak bardzo często szukamy znaków, a potem próbujemy się opierać na znakach. I nic dziwnego, że on... Będąc w starszym wieku, szukał znaku, jak to się może stać. I wtedy ten anioł, jak się przedstawił, mu powiedział, tak, nie będziesz mógł mówić, aż do dnia, kiedy się to stanie. A więc minimum 9 miesięcy. Przez 9 miesięcy nie będziesz mógł mówić. Ja myślę, że to straszna kara nie tylko dla kobiet, ale i dla mężczyzn. Kiedy człowiek nie może mówić, kiedy człowiek nie może wylać z siebie tych wszystkich myśli, tych wszystkich strachów, tych wszystkich swoich frustracji. Dlatego tak mówi anioł, nie będziesz mówił. Dlatego, że nie uwierzyłeś i nie będziesz mówił tak długo, aż to słowo się wypełni. Spróbujmy sobie wyobrazić, gdyby to słowo się nie wypełniło. To on by całe życie przestał mówić.
Ale anioł powiedział bardzo konkretnie. I to też jest taka lekcja dla nas, jako dla chrześcijan. My czasami, kiedy tak bardzo szukamy tych znaków u Boga, czy od Boga, to może przyjść taki znak, z którego wcale tu nie będziemy tacy zadowoleni. Nie będziesz mógł mówić, aż się wypełnią te słowa. Czyli anioł potwierdził, aż się to stanie. Trudno mi powiedzieć, jak długo to trwało, ale trwało to dłużej niż zwykle, bo czytamy w 21 wierszu, a lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. No tak to jest, że człowiek się przyzwyczaja, tak jak wspomniałem, powiedzmy, o nabożeństwie, to wiemy, że to nabożeństwo maksimum 2 godziny, jakby było dłużej, to zaczynamy się szurać, kręcić tak, żeby ten, co tu stoi, żeby wiedział, że trzeba kończyć, prawda? I tamten lud też tak wiedział, powiedzmy, no nie wiem, 35 minut miało to trwać, ale już 60 minut, ludzie, co on tam robi? Ale lud się nie bał. Lud się tylko dziwił. No bo mogła być taka sytuacja, że on mógł tam zasłabnąć. Mógł tam nawet umrzeć, prawda? Ale lud się tylko dziwił, bo lud wiedział, że ten kapłan był człowiekiem sprawiedliwym i bogobojnym. Ale dziwił się, ciekawe, co się tam stało. To była taka pozytywna ciekawość. No i wreszcie on wyszedł. W tamtych czasach były takie zwyczaje, że gdy kapłan wychodził, nie wiem, czy to mam gdzieś tu, to jest chyba w czwartej księdze Mojżeszowej, ale już tego może tu nie będę szukał, kiedy kapłan no, wychodził z tego miejsca już teraz świętego i kiedy cały lud go widział, to wtedy ten kapłan wypowiadał te słowa błogosławieństwa. Niech ci błogosławi Pan i niechaj się strzeże i tak dalej. Dlatego lud po prostu czekał na to błogosławieństwo. A kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. A więc znowu te procedury jak gdyby przestały działać, bo teraz miał wyjść i powiedzieć, niech wam błogosławi Pan i niechaj was strzeże. A on tego nie mówi, on tak stoi. I poznali, że miał widzenie w świątyni. Dawał im też znaki i pozostał niemym. A więc ten lud prawdopodobnie widział, być może nawet na jego twarzy był jakiś taki blastek, jak to w swoim czasie miał Mojżesz, kiedy spotykał się na górze i kiedy otrzymywał prawo. Być może ten lud zobaczył, że jego postać jest jakaś inna, że musiało się coś stać. No i skończyła się jego służba. Tak czytamy wiersz 23, a gdy minęły dni jego służby, odszedł do swojego domu. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić, jak to wyglądało w tym domu. On odszedł z tej Jerozolimy i tam w tą górzystą krainę, gdzie mieszkali, przychodzi, żona go pewnie wita po 2 tygodniach, no bo bardzo się kochali, a on ani me, ani be, coś się dzieje, prawda? To musiało być bardzo zaskakujące spotkanie. Ja się tak zastanawiałem, czy ta Elżbieta umiała czytać. Nie wiem, bo w tamtych czasach za dużo ludzi tu nie umiało pisać i czytać. Wiemy, że Zachariasz umiał, może ona też umiała. I może on jej to na tabliczce tam napisał. Wiesz, w czasie mojej służby spotkałem się z aniołem i on powiedział, że będziemy mieli syna i że będzie miał na imię Jan. I próbuję sobie wyobrazić szok, który przeżyła ta Elżbieta, tak jak te inne panie czy siostry w Starym Testamencie. W swoim czasie, gdy Sara to usłyszała, to zaczęła się śmiać. To niemożliwe, żebym ja, 90-latka, miała mieć dzieci. Trudno powiedzieć, jak było z nią, ale też pewnie przeżyła szok. Ale byli posłuszni, byli razem. I tak czytamy w 24 wierszu, po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła, czyli zaszła w ciążę. Czyli mając lat około tu 60, zaszła w ciążę. A więc stało się coś tu niesamowitego. Tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. A więc to w niej cały czas tkwiło, ten taki wewnętrzny żal trochę. Ta hańba wśród ludzi. I ona, tak czytamy, przez 5 miesięcy ukrywała się przed ludźmi. Więc w zasadzie nikt tu jej nie widział. Ona pewnie była w środku w domu. Ten tu Zachariasz jakoś tak to wszystko zainscenizował, żeby nikt na to nie przyszedł. I byli razem w domu i cieszyli się
jest w ciąży, jest dziecko, które się rodzi w moim łonie. I tak było przez 5 miesięcy, aż nadszedł miesiąc 6. A w 6 tu miesiącu stało się coś szczególnego. To czytałem w wierszu 36, 37, gdzie mamy napisane tak, wiersz 36. I oto Elżbieta, chrewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej i jest już w 6 miesiącu ciąży. Pan Bóg objawił to Marii, Matce Pana Jezusa, że jej krewna, że Elżbieta już jest w 6 miesiącu ciąży. A więc po tych 5 miesiącach, kiedy ona była zamknięta w tym domu, gdzie nikt tego nie wiedział, to w 6 tu miesiącu jej krewna Maria przychodzi do niej, aby dzielić się z nią tą radością. No niesamowita historia. I kiedy Pan Bóg, a w zasadzie może inaczej, kiedy anioł mówił do Marii, kiedy on to powiedział, że już jest w 6 tu miesiącu ciąży, to jeszcze dodał, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I tutaj to zdanie, to stwierdzenie jest tak niesamowicie ważne, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Nie u mnie, nie u ciebie, nie z powodu mojej wiary, nie dzięki mojej wierze, ale Bogu. U Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I tu musimy mieć tą świadomość Bożej Wszechmocy, Bożej Wszechpotęgi. U Boga nic nie jest niemożliwego. I potem żeśmy czytali w wierszu 57, a gdy dla Elżbiety nastał dzień rozwiązania, urodziła syna. I dopiero wtedy po 9 miesiącach, to pewnie była wioska, więc pewnie było bardzo trudno ukryć tą ciążę, ale jakoś to się udało. I po tych 9 miesiącach czytamy, że urodziła syna. I wiersz 58. Usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. I w ten sposób Jan Chrzciciel, ten największy prorok Starego Testamentu, przyszedł na świat. Wiecie, to jest niesamowita historia. To jest historia pokazująca mi Bożą Wszechmoc. To jest historia pokazująca mi absolutną dominację Boga i nicość tu człowieka. Tak bardzo ważnym, żebyśmy sobie przypominali takie historie. Warto było czekać. Warto było czekać tyle lat, dlatego że ich syn stał się największym prorokiem Starego Testamentu. Stał się tym, który szedł przed Jezusem, który poprzedzał tu Mesjasza. Miejmy tą świadomość, że w naszych prośbach, w naszych wołaniach my musimy bardziej patrzeć na Bożą Wszechmoc. Na Bożą Wszechmoc i na Boży plan. Czy to, co my chcemy, naprawdę jest w Bożym planie? Czy Bóg chce tego dla ciebie teraz, dzisiaj? A może nie, a może za rok, a może za 5 lat, a może jeszcze później. Ta historia jest wielkim tu wyzwaniem dla każdego z nas. Chciałbym to jeszcze powtórzyć, bo nie zawsze jest tak, że nasze modlitwy są natychmiast tu wysłuchiwane. Wręcz często jest, że my się modlimy i jakby nic się nie dzieje. I wtedy jest to pytanie, jak się zachowujemy wtedy? Jak się zachowujesz wtedy, kiedy Bóg jakby nie odpowiada na twoje modlitwy, kiedy to niebo jest jakby zamknięte? Czy gorszysz się wtedy? Czy masz do Boga pretensje? Chcemy spojrzeć, że taka sytuacja powinna wręcz przybliżać nas do Boga. Spójrzmy na przykład Abraham i Sara. Ile lat oni czekali na dziecko. Oni byli błogosławieni przez Boga w wielu rzeczach. On był jednym z najbogatszych ludzi na Bliskim Wschodzie w tamtych czasach. Ale nie miał potomstwa. Ale nie miał dzieci. On czekał aż do wieku, gdy miał 100 lat. Ale on wytrwał w swojej wierze, bo tak czytamy, że uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Spójrzmy jeszcze na inny przykład, Mojżesz. Gdy miał 40 lat, wydawało mu się, że teraz Bóg go będzie używał i że on wyzwoli swój naród. On poniósł porażkę, katastrofę i potem przez następne 40 lat był jak pasterz owiec. Człowiek, który był dowódcą wojska, nagle stał się pasterzem bezimiennym owiec swojego teścia. No, słaba fucha. Przez 40 lat. On mógł się zgorszyć. On mógł machnąć tu na to ręką. Ale po 40 latach Bóg przychodzi i mówi, Mojżeszu, teraz jest twój czas.
Szanowni słuchacze, gdy nastaje Boży czas, to wtedy te nasze prośby, te nasze modlitwy stają się wypełniane. Zaczynają się wypełniać. Ale to, co jest ważne, oczekujmy na miłosierdzie Boże. Nie bądźmy tacy buńczuczni w tych naszych modlitwach. Nie bądźmy jak niektórzy tu niecierpliwi, bo jeśli nie, to odejdę. Spójrzmy na życie Zachariasza. W swoim czasie Pan Bóg daje odpowiedź. Dlatego bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteś dzisiaj czy teraz, Bóg cię na pewno widzi. Bóg na pewno słyszy twoje modlitwy. I w swoim czasie Bóg da ci odpowiedź. Uczmy się oczekiwać na miłosierdzie Boże. Amen.